To częsty widok na dworcu w Nidzicy, który poza funkcją poczekalni pełni również inną rolę. Bezdomni. Zdarza się, że właśnie tutaj kończą swoją podróż. Są to główne osoby, które zostały wysadzone przez konduktora z braku biletu. Lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, bo w ostatnim czasie, w grudniu i w styczniu, takie osoby pojawiły się u nas, było ich czworo, gdzie po kontakcie z ośrodkami, skąd pochodzili, okazało się faktycznie, że z przyczyn takich zdrowotnych, tak, jeżdżą po całej Polsce, wysiadają po prostu tam, gdzie uważają. Pustostany. Takich miejsc w Polsce nie brakuje. Tu mieszka taka pani, która właśnie dostarczali alkohol i tu po prostu była taka melina. Są w opłakanym stanie, a mimo to mają swoich mieszkańców. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy jest w stanie pomóc, ale i druga strona musi tego chcieć, a z tym bywa różnie. Nie zawsze chcą przyjąć oferowaną pomoc, chociażby schronienie czy ciepły posiłek, dlatego że uważają, że poradzą sobie. To zdjęcia anonimowe. Panowie nie wyrazili zgody na pokazanie swoich wizerunków. Przebywają w tak zwanym mieszkaniu chronionym. Są tu dwa pokoje, łazienka i to, co w każdym domu być powinno, czyli kuchnia. Spełniają wymogi stawiane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dlatego też mają dach nad głową. Nidzica ma 38 bezdomnych w swoich rejestrach. Część z nich przebywa w zakładach karnych, a niektórzy w ośrodku w Marwałdzie. Koszty pobytu osób bezdomnych w schroniskach z roku na rok wzrastają i w tej chwili mamy średnio 28 zł taką stawkę dzienną za osobę w schronisku. Nie zawsze bezdomny jest winien sytuacji, która go spotkała. Nie bądźmy więc obojętni, zwłaszcza w okresie zimowych przymrozków. Infolinia 0800 165 320.